tyle, dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Jaskóła, proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowna komisjo, panie ministrze. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Nie zgadzam się z państwa zdaniem, że nie należy analizować sytuacji samorządów studenckich na przykładzie Politechniki Częstochowskiej. Właśnie państwo odrzuciliście podstawową zasadę nauki. Od ogółu do szczegółu albo od szczegółu do ogółu. Otóż właśnie to jest przykład, który w moim przekonaniu powinien służyć jako ostrzeżenie dla bardzo wielu samorządów, ponieważ nie wierzę, że takie sytuacje do takich sytuacji nie dochodzi na innych uczelniach. I jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Tam, gdzie idzie publiczny pieniądz, a więc pieniądz podatnika, autonomia oczywiście musi być szanowana, ale kontrola tego, w jaki sposób one są wydawane i kto je pożytkuje, musi być duża. Skąd te patologie w takim razie? A pani poseł Fabisiak, odpowiem, że studenci według ostatnich badań odpowiedzieli, że studia ich nie przygotowują i to jest 70% do życia i do zawodu. To są ostatnie badania. Szanowni państwo, skąd ten patologiczny system? Otóż ten patologiczny system wynika tak naprawdę z systemu wyborczego. Proszę zwrócić uwagę, będę opierał się na przykładzie częstochowskim i dotyczy on wszystkich uczelni. Proszę zwrócić uwagę, że mamy organizacje studenckie, które są preferowane, a są preferowane dlatego, że mają 20 głosów elektorskich. Stąd brak regulaminów bardzo często wyborczych. Stąd przykład częstochowski, który ciągle będzie się tutaj przewijał, w którym ktoś pozwala na czynienie tego, żeby grupka wybrańców stanowiła reprezentację całego samorządu studenckiego. W naszym przykładzie było tu 20 członków Zrzeszenia Studentów Polskich. Znowu wracam, być może brak lustracji powoduje ten bałagan na uczelniach polskich. Trzeba było zrobić lustrację, byłoby po problemie. Nie, panie profesorze, panie przewodniczący. Otóż sądzę, że kadra naukowa, gdyby przeszła lustrację, nie przeniosłaby pewnych złych przyzwyczajeń na tych młodych ludzi. To moje zdanie. Oczywiście znajdujemy się w parlamencie i możemy wypowiadać własne zdanie. To zupełnie inaczej niż na Politechnice Częstochowskiej i dlatego doszło tam do tak dziwnych, a później bardzo trudnych wypadków, które staraliśmy się zahamować. Ten patologiczny system związany jest z regulacjami wyborczymi, doskonale państwo o tym wiecie. To preferowanie elektorów niestety powoduje zmiany w systemie i przymykanie oka. Później wybrani elektorzy, zwłaszcza studenccy, oddają głosy na konkretnych kandydatów, a później z kolei przez 3 lata uzyskują bardzo poważne korzyści. Między innymi stąd brak transparentności rozliczenia samorządów, brak, no skąd tobie, my to mamy w fakturach na Politechnice Częstochowskiej. My nie skontrolowaliśmy 5 kartek. Ja mam 1000 stron dokumentów z Politechniki Częstochowskiej i proszę mi wierzyć, nic mnie tu nie zaskoczy. Sam byłem również nauczycielem akademickim i widziałem to również na uczelni, w której pracowałem. W związku z tym chciałbym skierować taką dzisiejszą rozmowę, żeby od szczegółu przejść do ogółu i naprawdę spróbować uzdrowić samorządy studenckie tak, żeby nie mogły one ulegać naciskom politycznym i nie było zabawy w politykę w samorządach, tak, że nie były one korespondujące z układami politycznymi w mieście. Dlatego postulowałbym rozliczenie finansowe samorządów, to znaczy pełna transparentność. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samorządy przekazywały faktury. To podatnik płaci, w związku z tym podatnik wymaga jasności. Nic nie stoi również, żeby samorząd mógł oceniać. Byłbym wielkim zwolennikiem tego, żeby kadra naukowa oceniała razem ze studentami samorząd i odwrotnie, żeby kadra naukowa była oceniana publicznie. Te zmiany systemowe to przede wszystkim
Ujednolicenie, ja bym proponował ujednolicenie ram regulaminów, nie regulaminów, ram regulaminów samorządów. Oczywiście tutaj warunkując to autonomią. Czyli żeby były jakieś elementy, które są konieczne. No na przykład, żeby nie było patowej sytuacji. My, szanowni państwo, znamy dzisiaj, bo mamy takie nagranie, to tak niestety się walczy w samorządach, że od czerwca ubiegłego roku jest realizowany scenariusz wykluczenia studentów na Politechnice z wyborów. I tu pozwolę sobie zacytować wiceprzewodniczącego samorządu, bo zostaną, ten kto wtrąci się w te wybory rektorskie, zostaną mu odcięte albo palce, albo ręka. Szanowni państwo, jak mam to nazywać? Patologią, umafijnieniem? Szukam słów. I szanowni państwo, jest jeszcze kilka takich ważnych aspektów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Być może należałoby zakazać samorządom czy członkom samorządu udziału w spółkach komunalnych, bo tym się ich kupuje również w Częstochowie. W partiach politycznych może powinien być zakaz. To jest ważne, żeby ochronić tych młodych ludzi przed tym zniszczeniem, jaki niesie układ partyjno-polityczny. Wreszcie ewaluacja pracy. Mówiłem już o tym samorządu. Studenci powinni móc oceniać samorząd. Nie wypowiadam się w sprawie na przykład wyborów elektorskich wśród naukowców, bo tutaj jest oczywiście również, różnie to nie jest tematem naszych działań, ale wśród elektorów w Częstochowie jest osoba, którą wspominałem 2 miesiące temu, czyli osoba, która ma karne zarzuty i proces za to, że ukrywał swojego brata przez 3 lata niepracującego na uczelni. No jeśli elektorem wśród pracowników zostaje taka osoba, to ja powiem, patologia przez P razy 2 do potęgi N tej i należy to wreszcie zmienić i mówić głośno. A mówię to specjalnie, dlatego że to się nagrywa. I my upublicznimy to spotkanie. Po prostu będziemy, ja będę się tym też zajmował, za wszelką cenę będziemy monitorować, jak pracuje się w całym kraju w ponad 120 placówkach publicznych, czy prawie 200, bo to nie są wszystkie szkoły o kategorii A. Bardzo dziękuję. Czy można ad vocem, przepraszam? Proszę.